Spotykamy się, żeby powiedzieć o tym, co się dzieje w naszych mózgach wtedy, kiedy jesteśmy zakochani. I o tym będzie ten wykład, czyli spojrzymy na miłość z punktu widzenia neurobiologii, po to, żeby zobaczyć, jak to się dzieje, że wszyscy czujemy ten stan, który towarzyszy nam wtedy, kiedy jesteśmy zakochani, w taki, a nie inny sposób. Dlatego, że ta reakcja jest bardzo uniwersalna, to znaczy wszyscy tak naprawdę przeżywamy miłość dokładnie w ten sam sposób, czując te same objawy, dlatego, że ta miłość, czy też ten stan zakochania jest pewnego rodzaju programem, który powstaje w naszym mózgu, jest uruchamiany w naszym mózgu i w ten sposób, mając te same struktury, te same neurotransmitery, my jesteśmy w stanie odczuwać tą miłość w taki sam sposób, bez względu na to, czy jesteśmy mężczyznami, czy kobietami, czy żyjemy w Polsce, czy gdzieś tam na świecie, czy też czy kochamy osobę tej samej płci, czy też osobę odmiennej płci. Miłość jako program jest bardzo uniwersalnym programem i żeby było jeszcze ciekawiej, to gdybyśmy byli w stanie zapytać zwierzęta, co czują wtedy, kiedy są zakochane, czyli wtedy, kiedy są w czasie zalotów, to by się okazało, że taki pies biegający za suką, czy gołąb gruchający za gołębicą na jakimś tam ryneczku, czują dokładnie to samo, co czują ludzie wtedy, kiedy są zakochani, czyli czują mnóstwo energii, czują pozytywne emocje, oczywiście jeżeli to jest szczęśliwa miłość, mają poczucie, że mogłyby po prostu przenosić góry, nie muszą jeść, nie muszą pić, wciąż myślą o tej osobie, którą kochają, tęsknią, chciałyby jak najwięcej i jak najbliżej być z tą osobą, którą kochają. Ciepło im się robi na sercu wtedy, kiedy myślą o tej osobie, czują motyle w brzuchu. Te wszystkie reakcje są bardzo uniwersalne i tak naprawdę każdy z nas dokładnie w ten sam sposób przeżywa ten stan zakochania. No i ponieważ jest to taka uniwersalna reakcja, to można by powiedzieć, że ta reakcja jest po pierwsze w jakiś sposób zakodowana w naszym mózgu, czyli jest to pewnego rodzaju program, który odziedziczyliśmy po naszych zwierzęcych przodkach, a po drugie moglibyśmy powiedzieć, że ten program musi mieć jakiś cel taki biologiczny, skoro jest tak powszechny w świecie zwierząt i u człowieka, to znaczy, że musi mieć jakiś cel. Więc tym celem jest oczywiście wiązanie się w pary, dlatego że ten stan, jakie przeżywają zwierzęta w czasie zalotów, czyli to, że ganiają wciąż za tym partnerem, to coś ma sprawić, żeby ta więź między partnerami się utrwaliła. Czyli można powiedzieć, że stan zakochania jest w pewnym sensie z góry skazany na to, że w którymś momencie się zakończy, czyli ta miłość stanie się trochę inna, trochę bardziej dojrzała, nie już taka płomienna i powodująca, że tracimy zmysły, rozum i tak dalej, i tak dalej. Czyli do momentu, w którym ta więź się wytworzy, my będziemy czuli stan zakochania. Oczywiście ten stan można przedłużyć specjalnie w jakiś sposób, zmieniając swoje zachowanie, o tym jeszcze będzie potem mowa, po to, żeby móc jakby cieszyć się tym uniesieniem jak najdłużej, ale tak naprawdę to ma na celu stworzenie więzi, która ma być trwała, która ma przetrwać przynajmniej tyle, ile potrzeba, żeby oboje rodziców byli potrzebni do wychowywania młodych. Dlatego, że oczywiście w świecie zwierząt te więzi tworzą się po to, żeby doszło do tego aktu, do jakiego żeśmy zostali stworzeni, czyli aktu prokreacji, i potem ta więź się ma utrzymać tak długo, jak długo oni są, ci rodzice, potrzebni do tego, żeby opiekować się potomstwem, więc ta miłość, ta więź w pewnym sensie jest skazana na to, żeby w którymś momencie się uległa zakończeniu. U zwierząt jakby traktujemy to jako rzecz normalną, że zwierzęta łączą się w pary na okres godów, na okres rozrodu, a potem więzi się rozpadają i w kolejnym sezonie rozrodczym następuje nowe tworzenie więzi z innymi partnerami. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni, tak naprawdę mniejszość gatunków jest monogamiczna. Co do człowieka są zdania podzielone. Jedni uważają, że jesteśmy monogamicznym gatunkiem, czyli tworzymy trwałe więzi, które
powiedzmy, że chcielibyśmy, żeby trwały całe życie. Inni twierdzą, że jesteśmy tak zwanymi seryjnymi monogamistami, czyli owszem, tworzymy trwałe więzi, ale one mają charakter krótkotrwały. No i wówczas po pewnym czasie następuje, można powiedzieć, zerwanie tej więzi i znalezienie sobie nowego partnera. Każdy z nas ma trochę inne doświadczenia w swoim życiu. U jednych to jest kilku partnerów, u innych to jest jeden partner na całe życie. Jest to bardzo różnie. Oczywiście życzę Wam, jeżeli jesteście zakochani, zakochane, żeby Wasza więź, Wasza miłość przetrwała najtrudniejsze wyzwania i żeby była czymś wiecznym. Natomiast nie zawsze tak jest i właściwie, jeżeli tak nie jest, to nie ma się co przejmować. Można sobie powiedzieć, że no dobra, tak po prostu miało być. Mój mózg uznał, że ten program należy zakończyć. Dobrze, i ten przydługawy wstęp już kończę. Przechodząc do tego, co dzieje się w naszym mózgu, bo to nas najbardziej, mam nadzieję, interesuje. Więc tu obok mnie widzimy mózg. Ja zaraz będę na nim rysować i pokazywać, co się dzieje. Natomiast tutaj mam taki mózg, można powiedzieć, wyciągnięty z głowy w 3D wymiarze, więc chcę pokazać na tym mózgu to, co potem zobaczymy na schemacie, który będzie nam pokazywać, co się dzieje u osoby zakochanej w mózgu. No więc oczywiście widzimy tutaj korę mózgową, która pokrywa niemal każdą część z każdej strony naszego mózgu, ale ta kora mózgowa, jak zobaczymy, ona nie jest tym czymś, co jest najważniejsze z punktu widzenia miłości, dlatego że miłość powstaje głęboko pod korą mózgową i z tego właśnie powodu musimy sobie otworzyć ten nasz mózg, czy też go przekroić na pół, żeby zobaczyć, co w tym mózgu się znajduje. Jeżeli słyszycie taki dzwonek, który możecie pomyśleć, że dzwoni Wam w głowie, to mój domofon dzwoni. Takie uroki domowej edukacji, że różne rzeczy się dzieją. Za chwilę być może ktoś zacznie się dobijać do drzwi, może je wyłamie. No, słyszycie Państwo, jest dość głośno. No dobra, ale wracając do naszego mózgu, więc to, co widzimy w naszym mózgu, to są struktury leżące głównie pod korą mózgową. Oczywiście widzimy tutaj na zewnątrz również korę mózgową, dlatego że ona się tak wpukla, można powiedzieć, do wnętrza, w tej szczelinie, która jest między dwiema półkulami. Natomiast tutaj we wnętrzu widzimy struktury leżące głębiej, bardziej pierwotne struktury, które w dużej części są związane z wytwarzaniem emocji. Jest to tak zwany układ limbiczny, czyli układ emocjonalny, który tworzy w naszym mózgu emocje. W tym jest niezwykle ważny również właśnie z punktu widzenia stanu zakochania, dlatego że można powiedzieć, że ta miłość tworzy się głęboko w naszym mózgu. Natomiast oczywiście dzięki temu wielkiemu rozwojowi kory mózgowej my jesteśmy w stanie poczuć tą miłość w sposób świadomy, ale to nie następuje tak od razu i zaraz o tym sobie powiemy więcej. Można powiedzieć tak w skrócie, że zanim my sobie uświadomimy, że jesteśmy zakochani, to nasz mózg już dawno wytworzył ten stan zakochania. Natomiast my w tej naszej świadomości, można powiedzieć, jesteśmy ostatnimi, którzy dowiadują się o tym, że w naszym mózgu doszło do powstania tego stanu, jakim jest stan zakochania. Więc tak jak przewidywałem, mamy teraz dzwonek do moich drzwi. Może miłość do mnie puka, a ja w tej chwili, prowadząc wykład, stracę życiową szansę na to, żeby przeżyć coś pięknego w swoim życiu. No ale tak się zdarza, trudno. Dobrze, drodzy Państwo, więc odkładam ten model, przejdziemy sobie do tej ryciny, którą tutaj widzimy. Więc tak samo jak na tym rysunku, który patrzyliśmy przed chwilą, patrząc na nasz mózg z zewnątrz widzimy głównie korę mózgową. Te boczne części kory mózgowej, zwłaszcza w tej części, to jest ta część, która znajduje się tutaj tuż za kością czołową. To jest tak zwana kora przedczołowa, jeszcze do niej wrócimy, mówiąc o tym, co się dzieje w czasie, kiedy jesteśmy zakochani. To jest ta część mózgu, która odpowiada za te wszystkie takie najbardziej racjonalne procesy intelektualne, tak zwane poznawcze procesy, czyli te takie najbardziej zaawansowane, odpowiada za kontrolę tego, co się dzieje w całym naszym mózgu. My dzięki tej części jesteśmy świadomi, możemy podejmować świadome decyzje, świadomie analizujemy rzeczywistość, racjonalnie podejmujemy decyzje i tak dalej, i tak dalej. Zdejmiemy sobie teraz tą korę, czyli tak jakbyśmy przekroili ten mózg na pół. Jeszcze potem ją zawieszę, żebyśmy mogli o niej chwilę powiedzieć. I to, co widzimy tutaj, to są
pokazane struktury leżące pod korą mózgową. Ten rysunek jest trochę przekłamany w tym znaczeniu, że nie wszystko byśmy byli w stanie zobaczyć tak raz ciechając mózg na pół, tylko tak naprawdę jest to, można powiedzieć, ponakładane na siebie, rzucone różne części, różne struktury, które znajdują się tak naprawdę w różnych płaszczyznach tego mózgu, czyli musielibyśmy ten mózg tak ciachać, ciach, ciach, ciach w stronę od Was do tej tablicy i wtedy byśmy mogli zobaczyć wszystkie struktury leżące w głębi mózgu, natomiast na tej rycinie one są wszystkie, można powiedzieć, rzucone tak na płasko, na powierzchnię, żeby nam było łatwiej mówić o tym, co się dzieje wtedy, kiedy jesteśmy zakochani. Więc pokrótce tylko powiem, więc tak jak tam na tym modelu takim 3D, tutaj widzimy na zewnątrz korę mózgową, we wnętrzu widzimy różne struktury leżące pod korą mózgową, tutaj widzimy pień mózgu, ten fragment, który teraz pokazuję, pień mózgu, czyli ta część, która jest najbardziej pierwotna, odpowiada za te najbardziej podstawowe funkcje regulacyjne, zarówno tego, co się dzieje w naszym ciele, jak i tego, co się dzieje w wyższych częściach, tych bardziej zaawansowanych częściach naszego mózgu. Wrócimy do tego, bo tutaj też tkwi tak naprawdę kwintesencja stanu zakochania. I tutaj znajduje się oczywiście móżdżek, który rozpoznajemy jako taki przyklejony mały mózg do wielkiego mózgu. W każdym razie tak wygląda mniej więcej podział. Oczywiście będę mówić o różnych strukturach w miarę jak będę starać się opowiadać, co się dzieje wtedy, kiedy jesteśmy zakochani. Dobrze, więc jak to się dzieje, że zakochujemy się w tej, a nie innej osobie? To jest oczywiście kwestia non-stop sporna. Dużo jest różnych teorii, które mówią o tym, na jakiej podstawie my wybieramy partnera. Nie będziemy się tym zajmować, zostawmy to tym, którzy się tym zajmują. Tak naprawdę zdania są podzielone, więc ciężko jednoznacznie powiedzieć, dlaczego ta osoba, a nie inna. W każdym razie z biologicznego punktu widzenia to, że się zakochujemy w tej, a nie innej osobie, wynika z tego, że nasz układ emocjonalny, który znajduje się tutaj pod korą mózgową, on ma za zadanie tak naprawdę interpretować to, co dostrzegamy naszymi zmysłami. Czyli patrząc na rzeczywistość oczami, słuchając uszami i tak dalej, dotykając, smakując, wąchając różne rzeczy, te wszystkie impulsy docierają tutaj do tylnych rejonów naszej kory mózgowej. Tutaj następuje tak zwany proces percepcji, czyli można powiedzieć identyfikacji tego, co widzimy, słyszymy, czujemy. I te informacje trafiają z jednej strony tutaj jakby górą, można powiedzieć, do naszej kory przedczołowej, gdzie stajemy się świadomi tych wszystkich informacji, ale z drugiej strony, można powiedzieć, z drugi kanał, czy też skopiowane informacje, mówiąc takim językiem komputerowym, nasz mózg kopiuje te informacje i wysyła je również do tego układu limbicznego, po to, żeby ten układ limbiczny, czyli emocjonalny, na swój własny sposób zinterpretował to, co postrzegamy tymi naszymi zmysłami. No i oczywiście na bazie tej analizy tworzą się w naszym mózgu emocje. Albo pozytywne, wtedy kiedy nam coś się podoba, jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, dzieje się coś miłego. Oraz oczywiście te negatywne, kiedy coś jest zagrażającego, coś co nas prowokuje do agresji, wtedy czujemy te złe emocje. Jakkolwiek oczywiście nie ma złych emocji, więc te emocje powstają w sposób automatyczny tutaj w tym układzie limbicznym. No i teraz, jeżeli patrzymy na kogoś, to automatycznie nasz układ limbiczny interpretuje tego kogoś, czyli wytwarza na bazie tego, co widzimy, tego kogoś, kogo widzimy, wytwarza emocje, które w sposób naturalny mówią nam, czy ta osoba jest fajna, atrakcyjna, czy też mało atrakcyjna, mało fajna. I można powiedzieć, że stan zakochania zaczyna się wtedy, kiedy ni stąd, ni zowąd nasz układ emocjonalny, analizując kogoś, kogo widzimy, z kim przebywamy, zaczyna pobudzać się, wytwarzając bardzo przyjemne, silne, przyjemne emocje. I wówczas jest to jakby taki wstęp do tego, żeby doszło do stanu zakochania. I teraz tym pozytywnym emocjom, które się w nas tworzą, czyli można powiedzieć, że układ emocjonalny, wytwarzając te pozytywne emocje, dostarcza je nam do świadomości, więc my możemy świadomie powiedzieć, że ta osoba nam się podoba. Na przykład podoba, lubimy ją, coś takiego. Interpretujemy to świadomie, tą emocję, którą czujemy. Natomiast ciężko jest na samym początku powiedzieć, że o, zakochaliśmy się, jestem zakochany. To się dzieje, można powiedzieć, stopniowo.
No i teraz, co widać u osób, które są zakochane? Częściowo my to wiemy z badań na zwierzętach. U ludzi ciężko złapać tego człowieka w takim momencie, kiedy się to zaczyna. No bo trzeba byłoby kogoś wsadzić do aparatury, prawda, i postawić przed nim jakąś osobę na długi czas, żeby zaobserwować ten pierwszy moment, ten moment powstania tego stanu zakochania. Jest to niezwykle trudne i nikt by się pewnie na to nie zgodził, żeby się w jakimś laboratorium zakochać, będąc w jakiejś maszynie. Natomiast można to badać u zwierząt, które właśnie są w fazie zalotów, czyli jak włożymy do klatki na przykład dwa osobniki, które podejrzewamy, że mogą się mieć ku sobie, no to wówczas można je badać jakby na bieżąco i w ten sposób uchwycić ten moment, w którym rozpoczyna się tworzenie tego programu, jakim jest stan zakochania, czy też zalotów, bo tak to nazywamy w świecie zwierząt. I to, co widać u takich osobników czy osób zakochanych, to jest coś, co można nazwać powstaniem stanu przyjemności, który to stan przyjemności może być zarówno świadomy, ale także jest stanem, który wytwarza się, można powiedzieć, na poziomie naszej podświadomości. I ten stan przyjemności, tego, że nasz mózg, można powiedzieć, zaczyna kodować sobie, że to, co się dzieje, to, kogo widzimy, jest czymś przyjemnym, atrakcyjnym, fajnym, jest nam dobrze, za to coś odpowiada układ nagrody. Układ nagrody, który zaczyna się tutaj w śródmózgowiu, konkretnie w tym miejscu, to miejsce nazywa się brzusznym polem nakrywki i tam znajdują się neurony, które wydzielają z swoich zakończeń, z aksonów dopaminę, transmitter, który jest odpowiedzialny między innymi właśnie za ten efekt nagrody. No i te neurony docierają między innymi tutaj do tej naszej kory przedczołowej i w ten sposób można powiedzieć, że czujemy w sposób świadomy przyjemność, ale to, co jest najważniejsze z punktu widzenia miłości, ten właśnie układ nagrody dociera także do pewnego fragmentu tutaj. On znajduje się tuż pod korą mózgową. Ta część mózgu nazywa się jądrem półleżącym. I zadaniem tego jądra półleżącego jest zakodować w naszym mózgu, że to, co się teraz dzieje, to, z kim jesteśmy, ta cała sytuacja jest czymś, co jest przyjemne, do czego powinniśmy dążyć, do czego, co powinniśmy powtarzać. I to polega na tym, że ten układ nagrody dostarcza informacji do tego jądra półleżącego, mówiąc: słuchaj stary, jest fajnie, weź to zapamiętaj tak, żebyśmy mogli to powtórzyć. No i teraz jądro półleżące w dość skomplikowany sposób, nie będziemy tego szczegółowo omawiać, ale to jądro półleżące powoduje, że to zachowanie nasze, czyli ta obecność przy jakiejś osobie, zostaje zakodowana tutaj w strukturach leżących pod korą mózgową. Ta struktura się nazywa skorupa. Tutaj zaraz obok jest coś, co nazywa się jądrem ogoniastym. I to są takie dwie struktury należące do układu, który nazywa się pozapiramidowym. To są struktury ruchowe leżące pod korą mózgową, które odpowiedzialne są za różne takie wrodzone zachowania, za zachowania, których się uczymy, które utrwalamy, czyli za nawyki. I w pewnym sensie można powiedzieć, że na bazie tej przyjemności, tego poczucia, że jest miło przy tej osobie, że kiedy ta osoba wywołuje w nas pozytywne emocje i ten stan nagrody, nasz mózg utrwala sobie to zachowanie bycia blisko tej osoby jako coś atrakcyjnego, do czego będzie chciał potem dążyć. Tak można powiedzieć, że tworzy się więź. Czyli na poziomie nieuświadomionym, bo mówimy cały czas o rzeczach, które dzieją się na poziomie nieuświadomionym, w którymś momencie ten stan przyjemności, który czujemy wobec kogoś, zostaje utrwalony jako zapisanie w naszym mózgu, w naszej pamięci takiej proceduralnej, tego zachowania, jakim jest bycie blisko tej konkretnej osoby. I teraz my po sobie samych możemy tego nie dostrzec. Natomiast gdyby ktoś nas obserwował wtedy, kiedy się zakochujemy, mógłby powiedzieć, że tej osobie chyba jest blisko do tamtej drugiej osoby. To znaczy, z jakiegoś niewiadomego powodu zaczyna bliżej niego siadać, przebywać, w jakiś sposób dąży do kontaktu, inicjuje te kontakty, patrzy się w tamtą stronę i tak dalej, i tak dalej. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że ktoś się ma ku sobie, ten ktoś może tego nie czuć do końca, nie zdawać sobie z tego sprawy, nie być tego świadomym. Natomiast dla osoby z boku, sprawnego obserwatora, od razu można wyczuć, że ktoś ma do kogoś, prawda, jak smali cholewę, czy tam czuje miętę, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, to widać. To widać po zachowaniu i to zachowanie właśnie zostaje utrwalone na bazie tej
tego pobudzenia układu emocjonalnego wytwarzającego pozytywne emocje na bazie nagrody, która się tworzy w mózgu, która powoduje, że to wszystko zostaje utrwalone. Czyli w pewnym sensie nasz mózg na tym poziomie nieświadomym za nas, to znaczy za naszą świadomość, decyduje o tym, do kogo nam jest blisko. My się w swojej świadomości dowiadujemy o tym potem, kiedy zaczynamy zdawać sobie sprawę, analizując swoje własne zachowanie, że ta osoba w jakiś sposób, chcemy o nim myśleć, pojawiają się te myśli, jakieś skojarzenia powodują przywołanie obrazu tej osoby i tak dalej, i tak dalej. To jest dopiero po pewnym czasie. Natomiast u wszystkich osób zakochanych, co jest cechą wspólną, łącznie ze zwierzętami oczywiście, właśnie mamy bardzo silne pobudzenie układu nagrody, wtedy kiedy taka osoba myśli o swoim tym obiekcie uczuć, kiedy widzi ten swój obiekt uczuć, wówczas uaktywnia się ten układ nagrody, dając to świadome, ale także nieświadome uczucie przyjemności, nagrody, które powoduje utrwalenie tego zachowania jako czegoś, co mózg traktuje jako fajne, dobre, warte powtarzania, skoro powstaje w tym mózgu nagroda. Można powiedzieć, że w pewnym sensie tworzy się nawyk, który jest dość podobny w mechanizmie powstawania do uzależnienia. Czyli można powiedzieć, że ten stan więzi, który wytwarzamy, jest dokładnie, powstaje w taki sam sposób, w jakim wytwarzamy wszystkie inne zachowania w naszym życiu, jak wytwarzamy uzależnienia, to znaczy nasz mózg traktuje coś jako coś, co jest fajne, warte powtarzania i chce podtrzymywać, powtarzać daną czynność. Więc więź jest tak naprawdę utrzymującą się reakcją bycia blisko danej osoby. Z biologicznego punktu widzenia oczywiście, no bo możemy patrzeć na miłość bardziej romantycznie niż w ten sposób, jako coś przywiązanie, uzależnienie czy nawyk. To oczywiście zabija myślenie o miłości, patrząc na to w ten sposób. Jest to piękne, niezależnie od tego, że w naszym mózgu ma to swoje takie bardzo mechaniczne, fizyczne podłoże, jakim jest aktywność tych struktur. Ale to oczywiście nie jest koniec, bo to, co fajnego jeszcze zaraz przed nami. Co się jeszcze dzieje? Otóż każda osoba zakochana, kiedy jest badana w jakimś aparacie, który mierzy aktywność mózgu, wykazuje bardzo mocne pobudzenie zakrętu obręczy. Ja go teraz zamalowuję. Ten zakręt obręczy to jest część kory mózgowej, która, można powiedzieć, mocno współpracuje z układem emocjonalnym. Jest to pewnego rodzaju taki trochę łącznik pomiędzy naszą racjonalnością a naszą emocjonalnością. Tutaj rozgrywają się różne dramaty na pograniczu rozum i emocje, ścierają się ze sobą, wychodzi z tego jakiś efekt. Tutaj dzwoni nam dzwonek alarmowy, jak coś nie tak się dzieje, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, to znaczy zarówno kiedy dzieje się coś pozytywnego, nieoczekiwanego, jak i na przykład dzieje się coś złego, czegośmy się nie spodziewali. Na przykład. No więc to jest niezwykle ważna część naszego mózgu i u wszystkich osób zakochanych, w tej zwłaszcza początkowej fazie tego stanu zakochania, jest tutaj silnie pobudzony ten układ emocjonalny. To znaczy, różnie możemy na to patrzeć. Z jednej strony jest to związane z tym, że powstają silne, pozytywne emocje. Z drugiej strony jest to związane z tym, że nasz mózg czuje się zaskoczony, że nagle ktoś wywołuje tak silne emocje, tak silny efekt przyjemności, że jest to w pewnym sensie zaskoczenie, pewien stan, który trzeba coś z nim zrobić, jest to jakieś wyzwanie przed tym mózgiem. Co tu zrobić, jakiś ktoś tam zawróci w głowie? No więc ten zakręt obręczy się uaktywnia, generując w naszym mózgu i w ciele stres, reakcję stresową. To się wydaje dziwne, kiedy myślimy o zakochaniu, czymś przyjemnym, ale wierzcie mi, że wtedy w mózgu rozgrywa się dramat, bo nagle ktoś, kto był samotny, nagle zaczyna go ciągnąć do drugiej osoby, ta osoba ciągle jest obecna w jego życiu, fizycznie, również w umyśle, w sensie w myślach. To jest kłopot dla mózgu, coś trzeba z tym zrobić. Jest to nietypowa sytuacja, która znacznie odbiega od jakiejś tam normy, do której ktoś był przyzwyczajony wcześniej. Więc zakręt obręczy ma kupę roboty u takiej osoby zakochanej, bo on musi zarówno pomagać odczuwać te emocje, regulować te emocje, stara się, ale nie bardzo mu to wychodzi, za chwilę o tym powiemy, ale jednocześnie powstaje pewnego rodzaju konflikt, pewnego rodzaju taki sygnał alarmowy dzięki temu zakrętowi obręczy, że oto przed nami stanęło wyzwanie, z którym musimy sobie jakoś poradzić. Co dalej? Otóż te pozytywne emocje, które się w nas tworzą, plus to pobudzenie tego układu nagrody, dające ten stan przyjemności, powoduje, że u osób zakochanych, w tej początkowej zwłaszcza fazie, dochodzi do częściowego wyłączenia, czy też zmniejszenia aktywności,
czegoś, co nazywa się ciałem migdałowatym. Ja teraz na niebiesko zakolorowuję ten fragment. To ciało migdałowate wykazuje u osób zakochanych mniejszą aktywność. Ono jest związane z powstawaniem tych właśnie takich podstawowych emocji. Natomiast najważniejszą, można powiedzieć, rolę pełni w powstawaniu tych negatywnych emocji, czyli jest to najważniejsza struktura, która budzi w nas strach, która wzbudza agresję, która budzi obrzydzenie i tak dalej, więc ona jest mniej aktywna. I teraz, dlaczego jest mniej aktywna? Dlatego, że można powiedzieć, że jest zagłuszana tymi pozytywnymi emocjami. Efekt jest taki, że osoba, która jest zakochana, ma tendencję do tego, żeby robić rzeczy, które mogą ją narazić na niebezpieczeństwo. Czyli można powiedzieć, że jak to zwłaszcza po mężczyznach widać, że jak jest zakochany, to nagle staje się mega odważny, jest w stanie zaryzykować, popisywać się, czasem robi głupie rzeczy, które sprowadzają na niego kłopoty, nie jest w stanie odczuwać lęku, strachu, tak jak powinien. Więc może się bić o swoją partnerkę na przykład, bo ta jakby można powiedzieć, że znaczy może to o tym bić, to za chwilę jeszcze powiem, w każdym razie nie odczuwając tego lęku, tego strachu przed tym, że coś może się złego wydarzyć, taka osoba zakochana jest w stanie narazić swoje zdrowie lub życie, na przykład w obronie tego partnera przed czymś, przed jakimś niebezpieczeństwem. Czasem oczywiście ten brak strachu może spowodować, że ktoś sobie zrobi jakiś kuku. I uważa się również, że to jest w pewnym sensie wpisane w ten program tej miłości, tego stanu zakochania, dlatego że to ciało migdałowate jest takim naturalną strukturą, która sprawia, że my się, można powiedzieć, trochę boimy ludzi. To znaczy, nie boimy się tych, których znamy, to jest oczywiście inna historia, ale generalnie mając to, że wytwarzamy pewnego rodzaju taki dystans do osób, które są nieznane, których nie znamy, z którymi się nie znamy, jak tak zwane łyse konie, to jest to spowodowane tym, że to ciało migdałowate daje nam taki rodzaj nieufności wobec kogoś, kogo słabo znamy. I teraz uważa się, że to częściowe wyłączenie tego ciała migdałowatego w czasie stanu zakochania ma ułatwić tworzenie więzi, dlatego że zmniejszając poczucie tego strachu, tego lęku przed tą drugą osobą, łatwiej się do niego zbliżyć, łatwiej mu zaufać, czyli tak naprawdę łatwiej stworzyć z tą osobą więź. Dlatego, że zaufanie jest czymś ważnym, prawda? No i to brak tego lęku, czy zmniejszenie tego lęku ułatwia zaufanie i wytworzenie tej więzi. Idźmy dalej. Co się jeszcze dzieje? Otóż u kogoś, kto jest zakochany, bardzo mocno widać, i teraz tutaj wrócę do tej bocznej kory przedczołowej, zawieszę ją tutaj z powrotem. Otóż u tej osoby zakochanej bardzo mocno widać, że słabo działa boczna kora przedczołowa, czyli ten fragment kory mózgowej, który odpowiedzialny jest za te najbardziej racjonalne funkcje naszego mózgu, czyli za ten zdrowy rozsądek tak zwany, za analizę sytuacji, za planowanie swojego zachowania, za widzenie różnych za i przeciw, za przewidywanie konsekwencji, za wszystkie te takie najważniejsze, rozumowe, zdroworozsądkowe rzeczy, które dzieją się w naszym mózgu. Łącznie z tym, że również odpowiada za kontrolę tego układu emocjonalnego, kontrolę zachowania, które powstaje gdzieś tam w tych niższych, głębiej położonych partiach naszego mózgu. I to jest powód, dla którego jak ktoś jest zakochany, to jest taki lekko przygłupawy. W tym sensie, że on nie za bardzo myśli. Nie jest za bardzo w stanie nawet się skupić również, bo tutaj też jest powiedziane za uwagę ten nad jakimiś innymi rzeczami niż nad tym myśleniem o tej osobie. Za chwilę jeszcze o tym powiem. W każdym razie ta osoba słabo przewiduje, słabo analizuje, co się dzieje. Jest generalnie, można powiedzieć, że odczuwa niezwykle silne emocje, które są słabo kontrolowane, słabo następuje ta analiza racjonalna i w pewnym sensie jest to dobrze z punktu widzenia powstającej więzi. Dlatego, że gdybyśmy byli zbyt racjonalni wtedy, kiedy się zakochujemy, to zawsze patrząc na drugą osobę, widzielibyśmy jakieś minusy w ogóle tej sytuacji, minusy u tej osoby, zaczęlibyśmy myśleć, jak to zmieni nasze życie, czy to na pewno będzie dobre, czy złe, no i byśmy zabili tym naszą miłość, bo za dużo kombinując, im bardziej kombinujemy, im bardziej jesteśmy racjonalni, tym bardziej zmniejszają się te emocje. Czyli jak ktoś by za mocno myślał nad tym, czy warto, czy nie warto, to by mimochodem, jako skutek uboczny, hamowałby swój układ emocjonalny, a tym samym doprowadziłby do wygaszenia tego stanu
przyjemnego, emocjonalnego i nie mogłoby dojść do wytworzenia tej więzi. Więc cieszmy się, że jesteśmy tacy lekko przygłupawi wtedy, kiedy jesteśmy zakochani, bo to ten stan tego niemyślenia, nieanalizowania racjonalnego jest czymś, co sprawia, że ta miłość jest taka piękna, taka wspaniała, bo jest taką czystą emocją, niezaburzoną tym racjonalnością, po prostu czujemy, ale nie myślimy nad tym. I to jest piękne w pewnym sensie w tej miłości, że się za dużo o tym nie myśli. Oczywiście czasem to jest powodem tego, że źle wybierzemy, że coś złego się stanie, że nie przewidzimy, że na przykład seks bez zabezpieczenia może przynieść niechcianą ciążę i różne inne tego typu rzeczy, które mogą wyniknąć wtedy, kiedy osoby zakochane niespecjalnie kombinują, w czym rzecz, o co chodzi i co zrobić. Oczywiście to są jakieś rzeczy, które się zdarzają, ale to nie jest na tyle dramatyczna rzecz, żebyśmy żałowali tego, że nie jesteśmy racjonalni wtedy, kiedy się zakochujemy. Z tą analizą tego, co się dzieje, niezwykle ważną funkcję również pełni wraz z tą korą przedczołową kora ciemieniowa, położona w tym miejscu. Ta kora ciemieniowa razem z tą korą przedczołową, one współpracują, można powiedzieć, w takiej funkcji, która nazywa się teorią umysłu. Ta teoria umysłu jest czymś, co pozwala nam wniknąć do czyjejś głowy i zastanowić się, jakie ktoś ma zamiary, kim właściwie jest, co chce, czego oczekuje i tak dalej, i tak dalej. Czyli jesteśmy dzięki tej teorii umysłu również w stanie przewidzieć, czy na przykład ktoś ma wobec nas dobre, czy złe zamiary, czy jest dobrym, czy złym człowiekiem. Wtedy, kiedy go dobrze chcemy poznać, wniknąć do jego głowy, żeby zobaczyć, kim jest, to te dwa obszary muszą ze sobą mocno współpracować. No i zauważono u osób zakochanych, że ta kora ciemieniowa w tej części również nie działa tak, jak trzeba. Tak samo jak kora przedczołowa, jest słabsza, jest mniej aktywna, co oznacza, że ta osoba, z którą jesteśmy, że analizujemy ją głównie pod kątem tego, jak widzi ją nasz układ emocjonalny, czyli limbiczny. Rozumowo nie bardzo jesteśmy w stanie tą osobę rozgryźć, zanalizować, pomyśleć, kim ona jest, czego ona chce i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę nasz układ emocjonalny za nas jakby wyłącznie mówi nam, czy ta osoba jest fajna, czy niefajna, atrakcyjna, czy nieatrakcyjna, godna zaufania, czy niegodna zaufania i tak dalej, i tak dalej. Czyli wyłącznie nasz układ emocjonalny decyduje o tym, czy ta osoba, zwiążemy się z nią, czy nie. Racjonalność jest odłożona na bok. Nasi przodkowie, można powiedzieć, że byli, my odziedziczyliśmy to po nich, oni byli trochę durni wtedy, kiedy się zakochiwali i to dobrze, bo wtedy dzięki temu my jesteśmy na świecie, bo gdyby byli zbyt racjonalni, to być może nigdy w życiu nie doszłoby do powstania żadnej więzi i nasz gatunek gdzieś tam by ugrzązł w historii ewolucji. No w każdym razie ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, oczywiście. Natomiast wtedy, kiedy się to czuje, czyli kiedy jest się zakochanym, to jest absolutnie bez znaczenia. Nasz układ limbiczny jest tym, który mówi nam, jak jest. I to jest piękne w pewnym sensie, bo jesteśmy tacy trochę odkorowani, właśnie takie trochę zwierzątka się z nas robią, które nie za bardzo myślą, ale to jest piękne i tak naprawdę każdy bardzo lubi albo też miło wspomina ten czas zakochania, że on tak naprawdę jest czymś niezwykle przyjemnym, bo tak naprawdę redukuje te wszystkie myśli racjonalne, które czasem są czymś, co nam tylko życie uprzykrza. No więc stan zakochania jest czystą emocją i to jest super. Oczywiście jak ktoś się nieszczęśliwie zakocha lub spotka go zawód, no to te czyste emocje są dramatem oczywiście takiej osoby, więc wtedy też ten brak racjonalności nie pozwala nad tym zapanować, stłumić tego, skontrolować to, tylko człowiek rozpacza, jest smutny i nie bardzo wiadomo, co z tym smutkiem zrobić. Z tego samego powodu, dla którego tak samo mocno się cieszy, raduje, jest szczęśliwy, to tak samo może być bardzo dogłębnie smutny i ciężko będzie mu z tym fantem coś zrobić, dlatego takie rozczarowanie w miłości czasem, na szczęście nie zawsze, i kończy się jakimś dramatem takiej osoby. No w każdym razie, jak jesteśmy przy tej korze mózgowej, to teraz powiem jeszcze o czymś, co być może tak naprawdę jest kwintesencją stanu zakochania.
Otóż gdybyśmy, ja teraz zrobię niby taką operację na mózgu, gdybyśmy tutaj przecięli mocniej tą bruzdę, która rozdziela płat skroniowy i płat czołowy, to byśmy mogli zobaczyć taki tak zwany piąty płat kory mózgowej, czyli korę wyspy. Ten piąty płat, czyli ta wyspa, znajduje się w zagłębieniu właśnie pomiędzy tymi dwoma płatami. Ja teraz oczywiście wcześniej to naciąłem, ale teraz jakbym zrobił taką operację, tutaj rozcinam kawałek tego płata skroniowego, rozcinam kawałek płata czołowego i nam się tutaj pojawia ta kora wyspy. Nie wiem, czy ją dobrze widać. W każdym razie tutaj pod spodem jest jakby ta kora wyspy. I teraz ta kora wyspy jest czymś, co jest bardzo mocno związane z empatią. Czyli wtedy, kiedy patrzymy na jakąś osobę, która ma jakieś emocje wypisane na twarzy, to dzięki tej korze wyspy my jesteśmy w stanie w sposób świadomy poczuć emocję tą, która ma ta osoba w swojej głowie. Czyli możemy współdzielić z nią tę samą emocję. Nie tylko wiemy, co ona myśli, co ona czuje, bo to jest inna funkcja. Empatia daje nam zdolność poczucia tego, co czuje tamta osoba. I teraz u osób zakochanych, więc ja tutaj wezmę ten czerwony kolor, ten różowy, ta kora wyspy jest niesamowicie mocno aktywna wtedy właśnie, kiedy jesteśmy zakochani. To znaczy ta właśnie silnie aktywna kora wyspy daje nam to poczucie takiego zjednoczenia emocjonalnego. To znaczy kochając, dzieli się z tym kimś wszystkie radości i smutki. Jak osoba, którą kochamy, jest szczęśliwa, my jesteśmy szczęśliwi razem z nią, ale autentycznie szczęśliwi. W ten sposób można poczuć, czy jest się zakochanym, czy nie. Natomiast jeżeli ta osoba jest smutna, to my tak samo jesteśmy smutni. Chcąc, nie chcąc, czujemy z nią razem ten smutek, tak jakby to nam się stało coś przykrego. I to jest piękne, oczywiście, i tworzy niesamowitą więź między tymi dwiema osobami. Więc ta empatia, która sprawia, że ta osoba jest nam tak bliska, do tego stopnia, że jesteśmy w stanie z nią czuć razem to, co ona czuje, nie tylko wiedzieć, ale czuć przede wszystkim, to coś jest czymś, co wytwarza to uczucie bliskości, tego przywiązania. Ta kora wyspy jest czymś, co uruchamia w naszym mózgu procedury związane z więzią. Zaraz jeszcze o tym powiem. Czyli uruchamia różnego rodzaju zachowania, które są typowe dla właśnie tej więzi między partnerami, która się tworzy. Czyli jak zresztą tak na marginesie powiem, że czasem zdarza się, że jak się robi operację neurochirurgiczną i lekarze muszą gdzieś tam wgłębić się w ten mózg, żeby na przykład usunąć jakiegoś guza, czy jakiegoś krwiaka, czy cokolwiek, to czasem się to robi na pacjencie, który jest świadomy. W sensie, bo mózg jest nieunerwiony, co wiecie, bólowo, więc można wykonywać tę operację na żywca, że tak powiem. Oczywiście on jest znieczulony na skórze, natomiast mózg nie trzeba być w narkozie ogólnej. Więc i wówczas jak się dotknie nawet mechanicznie tej kory wyspy, to ci pacjenci wtedy deklarują, że czują ogromną bliskość z tym lekarzem, którego mogą w ogóle nie znać. Więc jakby ta kora wyspy jest tym czymś, co daje nam to uczucie bliskości, przywiązania do drugiego człowieka, do tego naszego partnera. I tylko dzieci, własne dzieci, są kimś, kto daje większe to pobudzenie tej kory wyspy. Więc partner, ten życiowy, w tym stanie zakochania jest to ten stan, który jest w stanie wygenerować w nas takie właśnie niezwykle silne uczucie bliskości i wyzwolić to zachowania oparte na tej więzi. No same te zachowania związane z miłością są związane z działaniem struktur ruchowych, o których już mówiłem wcześniej, czyli tego jądra ogoniastego oraz skorupy. To one wytwarzają te zachowania takie bliskości, gdzie mamy ochotę kogoś przytulić, prawda, pogłaskać, dotknąć, również dać temu komuś prezent. To są tak zwane gesty afirmacyjne, czyli jak robimy coś dla kogoś, dajemy mu prezent. Jak mężczyzna przynosi kwiaty wtedy, kiedy jest zakochany. Jest to typowe takie zachowanie wrodzone, które nie jest jakąś inwencją twórczą, kreatywnością żadnego mężczyzny. Tylko pamiętajcie, drogie panie, że jak wam facet przynosi te kwiaty, to tak naprawdę to tak samo jakby przyniósł kawałek mięsa gdzieś tam zjedzonego z jakiejś tam upolowanej ofiary. Więc zwierzęta też tak robią.
prawda, jak powiedzmy tworzy się więź między jakimiś zwierzętami, no to ten samiec, prawda, tam złapał jakiegoś, powiedzmy, nie wiem, królika, no i przynosi tego królika tej samicy, która mu się podoba, daje jej go w prezencie, mówi, weź se zjedz tego królika, i on to robi zupełnie odruchowo, prawda, co do zwierząt byśmy nie mieli wątpliwości, że ten jakiś tam wilk, powiedzmy, że to jest takie zachowanie zwierzęce, wrodzone, które to nie jest wynik kreatywności tego wilka. No więc ten facet, który przynosi kwiaty, czy tam jakieś daje inne prezenciki, no to tak naprawdę jest właśnie takie zwierzę, które nie wiadomo skąd nagle mężczyzna ma poczucie, że powinien coś dać swojej partnerce. Wypływa to z jego głębi, z głębi mózgu, czyli z tych struktur ruchowych, które oczywiście same z siebie tego nie generują, tylko generują to między innymi pod wpływem tej kory wyspy, między innymi oczywiście, która daje to uczucie bliskości i uruchamia w pewnym sensie ten behawior związany z tą więzią i bliskością. Ta kora wyspy, o której mówiliśmy wcześniej, ona ma też bardzo duże zadanie w redukowaniu tego ciała migdałowatego wraz tutaj z podzgórzem. To jest dość skomplikowany mechanizm. W każdym razie one, te struktury powodują, że właśnie ta osoba, która jest nam tak bliska, jest kimś, kogo się nie lękamy, wobec kogo mamy większe zaufanie. To jest też oczywiście cały wachlarz różnych zachowań, które czujemy wobec osób, które są nam bliskie. No dobrze. Co tu się jeszcze dzieje? Mówiliśmy wcześniej o dopaminie, czyli o tym neurotransmiterze, który odpowiada za powstanie tego uczucia efektu przyjemności, nagrody, która utrwala to zachowanie, która sprawia, że podtrzymujemy tą więź. Natomiast w naszym mózgu, jeśli chodzi o neurotransmitery, dzieją się jeszcze inne rzeczy. A mianowicie w czasie, kiedyśmy zakochani, tutaj bardzo mocno aktywne jest coś takiego, co się nazywa miejscem sinawym. To miejsce sinawe zawiera neurony, które mają dość długie te wypustki, te aksony, które wszędzie, tak naprawdę w całym naszym mózgu wydzielają tą noradrenalinę. Wszędzie, dosłownie wszędzie, gdzie byśmy tylko nie spojrzeli, to znajdują się tam te neurony noradrenergiczne z tego miejsca sinawego, które tam sikają tą noradrenaliną. No i teraz, co robi ta noradrenalina w naszym mózgu? Otóż mniej więcej można powiedzieć to samo, co robi adrenalina w naszej krwi, czyli pobudza. Więc ktoś, kto ma dużo noradrenaliny, jest mocno czujny, można powiedzieć, że jest mocno pobudzony, zaktywowany, nie musi spać, nie chce mu się wręcz spać, po prostu nie może zasnąć, bo cały czas jest aktywny wtedy, kiedy jest zakochany, jest dość mocno, można być impulsywny w swoim zachowaniu, czyli przeżywa silniejsze emocje przez to, że ma dużo tej noradrenaliny, a jednocześnie ta duża ilość noradrenaliny sprawia, że ta kora przedczołowa nie bardzo ma czas, żeby nawet włączyć tą swoją racjonalność, dlatego że ta noradrenalina mówi jej coś takiego, ty weź przestań, jedziemy z koksem, w sensie działamy, nie ma czasu na myślenie, trzeba szybko działać. To mniej więcej takie jest działanie tej noradrenaliny. Więc ona nasila emocjonalność i osłabia tą racjonalność, tak możemy powiedzieć, przyspiesza reakcję, czyli człowiek staje się nieco bardziej impulsywny, ale jednocześnie jest mocno pobudzony, mocno aktywny, nie musi spać, nie musi jeść, to oczywiście jest bardziej złożone z tym jedzeniem, z tym hamowaniem tego jedzenia, to między innymi robi ten układ nagrody, tutaj działając pod wzgórzu, więc człowiek nie jest głodny, ma poczucie, że jest mu dobrze, to więc nie musi jeść, jest mocno pobudzony, nie chce mu się spać przez tą noradrenalinę, jest bardzo fajny stan. Generalnie to jest miłe mieć dużo dopaminy i dużo noradrenaliny w mózgu. To daje przyjemny efekt dla kogoś, kto tak ma. Oczywiście na dłuższą metę to może być męczące, zwłaszcza dla otoczenia. Natomiast dla tej osoby, która to ma, jest to przyjemny stan. Jest to stan przyjemny. Natomiast coś jeszcze fajnego się tutaj dzieje, co sprawia, że gdyby popatrzeć na osobę zakochaną, na obraz jej mózgu, ale nie wiedząc o tym, że jest zakochana, to by można było powiedzieć, że ona jest zaburzona. Otóż co się dzieje? Otóż tutaj są takie jądra, które się nazywają jądrami szwu. Te jądra szwu są neuronami, które wydzielają w naszym mózgu serotoninę. Ta serotonina tak samo jest wydzielana w wielu różnych częściach mózgu i tej serotoniny u osób zakochanych brakuje, wtedy kiedy są zakochane oczywiście, więc zaczyna jej brakować. No i teraz brak tej serotoniny, znaczy nie tak całkiem oczywiście, ale ten niedomiar tej serotoniny w mózgowiu sprawia, że emocje wymykają się spod kontroli. To znaczy serotonina normalnie jak działa, ona lekko tłumi układ emocjonalny. Trzyma go za gębę, żeby on się za mocno nie wychylił, nie zaszalał, nie był zbyt aktywny. To robi serotonina.
I w momencie, kiedy jej trochę brakuje, wystarczy trochę, to te emocje wymykają się spod kontroli, czyli są silniejsze. Człowiek jest bardziej reaktywny emocjonalnie, czyli szybciej wzbudza te emocje, pod wpływem słabszych rzeczy jest w stanie wygenerować dość silną emocję. Stąd taka osoba zakochana tak wszystko mocno przeżywa. Zarówno to szczęście, ale także ten smutek, który na przykład wynika chociażby z tęsknoty. Więc te wszystkie emocje są niezwykle silne, kiedy brakuje tej serotoniny w mózgu. Dodatkowo ta serotonina tutaj na poziomie tej kory przedczołowej między innymi powinna wzmacniać zdolność do kontroli nad emocjami i nad zachowaniem, które pełni ta kora przedczołowa. Jak tej serotoniny brakuje, okazuje się, że kora przedczołowa traci takiego sprzymierzeńca w tym, żeby nasza racjonalność, ta analityczność tego naszego mózgu była górą nad emocjonalnością tego naszego mózgu. Dlatego człowiek, który jest zakochany, jest bardzo impulsywny. A wręcz można powiedzieć, że ma przez to też takie kompulsywne, czyli przymusowe zachowania. To znaczy, gdyby lekarz, na przykład psychiatra, ktoś albo neurolog, by zobaczył tutaj wyłącznie ten skrawek mózgu tutaj i zobaczyłby, że jest mocno pobudzone brzuszne pole nakrywki, mocno pobudzone miejsce sinawe i słabo pobudzone te jądra szwu, to będzie, że to jest zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Na przykład. Tak by powiedział. Lub też jakaś mania ewentualnie. W każdym razie coś, co wydaje się, kojarzy się z patologią, prawda? Że to jest coś nie halo. No więc to rzeczywiście jest fizjologiczny stan, który towarzyszy temu wstępnemu etapowi zakochania. Natomiast jak najbardziej on pasuje do tego czegoś, co normalnie jest widoczne w sposób utrwalony przy tego typu zaburzeniach. Czyli ta osoba ma ciągłą myśl, która ciągle nawraca, tą myślą jest myśl o tej osobie, którą kocha. Ciężko myśleć o czymś innym. Człowiek ma cały zaprzątnięty umysł wyłącznie myśleniem o tej osobie. Nie może się nad niczym skupić, bo ciągle ta osoba jest tam gdzieś w świadomości tej osoby, która jest zakochana, prawda? Jak jesteście zakochani, wiecie, że wtedy właściwie obowiązki lecą na łeb, na szyję. Człowiek nie jest w stanie odrobić lekcji, nie jest w stanie się nauczyć do sprawdzianu, pomóc rodzicom, cokolwiek. Po prostu wyłącznie się myśli o tym, kogo się kocha i koniec. No i ma się kompulsywne zachowania, polegające na ciągłym potrzebie bycia blisko tej osoby, prawda? No to też jest związane z tym, że wszystkie inne rzeczy są zaniedbywane, bo ta osoba ciągle chce być z tamtą osobą. Więc to jest takie powtarzane, utrwalane zachowanie, które potem oczywiście się normalizuje, bo jest to stan fizjologiczny, on potem się normalizuje, ale jest to taki właśnie dość podobne do takiego zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego. Te zachowania, które są wyzwalane automatycznie, to są te zachowania związane z więzią, ale także na przykład jak jest mężczyzna, kobieta zresztą też, jak jesteśmy zakochani, to na przykład zaczynamy mocniej o siebie dbać fizycznie. Gdybyśmy byli zwierzątkami, to byśmy siedzieli tam gdzieś, prawda, w jakichś krzakach i byśmy sobie lizali futerko, żeby być ładnym. Natomiast ludzie po prostu zaczynają się myć częściej. No więc mężczyźni w ogóle czasem dopiero wtedy zaczynają się myć, jak są zakochani. Wcześniej woda to jest oczywiście samo zło, ale jak się już taki facet zakocha, no to już sobie umyje te nogi, tam już nie chcę opowiadać, żeby nie wzbudzać wam obrzydzenia. A propos obrzydzenie też jest związane z tą korą wysp, o której mówiliśmy wcześniej. Tak, ale to specyficzne neurony, nie te, które są związane z miłością, ale powiedzmy, że oczywiście na żarty to mówię, że miłość łatwo się zmienia w obrzydzenie wobec tej osoby, no bo to są dość blisko połączone siebie neurony. Oczywiście ja teraz specjalnie przesadzam. W każdym razie, więc różne zachowania są inicjowane w sposób taki właśnie kompulsywny, czyli przymusowy, pod wpływem skojarzeń, pod wpływem tego emocji, które czujemy, one są uruchamiane. Czyli czując tą miłość, uświadamiając sobie tą miłość, to jednocześnie pewne zachowania są generowane. No i teraz nie ma takiego jednego neurotransmitera, który byłby ściśle związany z miłością. Nie ma czegoś takiego. Jak czasem znajdziecie gdzieś taką informację w internecie, która mówi o tym, że osoby zakochane mają dużo fenyloetyloaminy. Ta fenyloetyloamina to jest tak naprawdę amfetamina, która wytwarza się troszeczkę w naszym mózgu, ale jako skutek uboczny przy powstawaniu dopaminy czy noradrenaliny. Nie jako specjalny szlak powstawania, tylko jako niedoróbka, pewien błąd szlaku metabolicznego, który prowadzi do wytworzenia dopaminy i noradrenaliny. Wtedy się tworzy ta fenyloetylamina. Są podobne związki pod względem chemicznym. No więc jak ktoś wytwarza dużo dopaminy i dużo noradrenaliny, to ma też więcej tej fenyloetylaminy. To jest oczywiste. Natomiast ona jest jej za mało, żeby ona dawała jakieś efekty.
Poza tym ona nie zrobi nic więcej, niż tylko nasiliłaby działanie dopaminy i noradrenaliny. Nie ma swoich takich zbyt dużo innych działań, które by tłumaczyły ten cały ogrom tego wszystkiego, co się dzieje w naszym mózgu, jak jesteśmy zakochani. Więc zapomnijmy o tym, bo to jest taki, powiedzmy, mało znaczący fakt, wątpliwy zresztą naukowy fakt. Natomiast coś, co jest dobrym wskaźnikiem stanu zakochania, jest inny neurotransmiter, który nazywa się oksytocyną. Ta oksytocyna jest wytwarzana w przedniej części podwzgórza, to jest to miejsce, to jest podwzgórze. Tutaj znajdują się neurony oksytocynowe i ta oksytocyna wydziela się do ciała migdałowatego, tu hamuje lęk na przykład, wydziela się do kory wyspy, której tutaj teraz nie widzimy, wydziela się do tych struktur ruchowych, do zakrętu obręczy i wiele innych miejsc. I ta oksytocyna wytwarzana z tego podwzgórza pełni funkcję czegoś, co nasila tą empatię, nasila tą więź, redukuje ten lęk, redukuje stres, powoduje, że jest nam blisko do tej osoby, jest nam dobrze, mamy to uczucie ciepła związane z tą osobą, wytwarzane w tej korze wyspy. Więc jest to coś, co powoduje, że ta więź ma ten wymiar taki mocno emocjonalny, że daje to uczucie bliskości. I u zwierząt, gdzie powiedzmy można robić tego typu doświadczenia, żeby sprawdzać rolę różnych neurotransmiterów, jeżeli takim zwierzątkom dwóm w czasie zalotów poda się do mózgu substancje, które blokują działanie tej oksytocyny, to okaże się, że ta więź zniknie. Że ona zniknie. W sensie rozpadnie się ta więź. Natomiast jeżeli byśmy zwierzątkom dwóm, które się nie mają ku sobie, podali do mózgu oksytocynę, to by się okazało, że one nagle będą się ku sobie miały. I u ludzi też tak to działa, tylko oczywiście nie wykorzystujemy tego jako źródło podstępu, jako mechanizm podstępu, tylko w innych doświadczeniach, które badają ogólnie taką więź społeczną. Jak się poda do nosa w sprayu oksytocynę komuś, no to ta oksytocyna tam przenika przez ten nabłonek, trafia do mózgu, łączy się z receptorami i taki ktoś wtedy jest bardziej ufny społecznie, ma większą sympatię do innych ludzi. No i oczywiście, jeżeli więcej by podać tej oksytocyny, to mógłby się zakochać w tym kimś, kogo widzi, kto mu wstrzykuje do nosa tą oksytocynę. Ale nie mówię tego po to, żebyście teraz na gwałt szukali oksytocyny w sklepach i aptekach, próbowali ją syntetyzować, żeby kogoś w sobie rozkochać, tylko bardziej oczywiście po to, żeby zrozumieć, na czym polega ten mechanizm tej więzi od strony takiej neurobiologicznej, neurochemicznej w naszym mózgu. Więc jeżeli szukacie dowodu na to, czy ktoś was kocha, czy nie, to oczywiście są inne sposoby, prawda, nie chcę o tym mówić. Zresztą mogę powiedzieć, że kiedyś tak się przynajmniej mówiło, że jak ktoś z kimś poszedł do łóżka, to był to dowód miłości, prawda? Taka bezsensowny dowód, ale powiedzmy, że taki gdzieś tam funkcjonował idiotyczny pomysł na udowadnianie komuś swojej miłości. Natomiast takim najlepszym, gdyby już szukać tego dowodu na miłość, no to najlepszym takim, który będzie mało inwazyjny, bo oczywiście możemy kogoś wsadzić w tomograf, w rezonans, do rezonansu magnetycznego, funkcjonalnego aparatu i sprawdzić jego aktywność mózgu, wtedy byśmy mieli 100% pewność, czy nas kocha, czy nie. Natomiast nie chcąc narażać się na takie wydatki, możemy zbadać poziom oksytocyny na przykład we krwi, bo ta oksytocyna, która wydziela się do krwi, to jest ta sama oczywiście, co wydziela się z tych samych neuronów, które wytwarzają tą oksytocynę do mózgu. Więc to jest jakby powiązane. Im więcej jej w mózgu, tym więcej jest jej też we krwi. Więc w ten sposób można byłoby sprawdzić, czy ktoś nas kocha. Ta osoba musiałaby o nas myśleć wtedy, kiedy przed pobraniem tej krwi. Oczywiście nigdy nie mamy gwarancji, że ona będzie myśleć o nas czy o kimś innym, więc wyjdzie, że jest zakochana, nie wiadomo jeszcze z kim, w kim, bo musielibyśmy poznać to, o kim ona myślała. Ale oczywiście nie bądźmy tacy podejrzliwi, bo miłość można zobaczyć bez żadnych badań, prawda? To widać, czy ktoś nas kocha, czy nie. Po zachowaniu, jak oceniamy kogoś, patrzymy na kogoś, to wiemy, że ta osoba, czujemy, że nas kocha i ta empatia jest tego najlepszym dowodem. Silna empatia jest dowodem tej niezwykłej bliskości, którą czujemy. Wspominałem wcześniej o tym, że w czasie, kiedy jesteśmy zakochani, dość mocno wzrasta poziom stresu. To jest też związane z podwzgórzem, które uruchamia
te hormony stresowe, których ilość jest podwyższona w czasie zakochania. Podwzgórze też odpowiedzialne jest za, między innymi, za działanie układu autonomicznego, układu współczulnego i przywspółczulnego, i to pobudzenie autonomicznego układu nerwowego jest podpowiedziane za te efekty takie związane z tymi ruchami robaczkowymi, czyli te tak zwane motyle w brzuchu. Oczywiście tak samo ktoś czuje wypieki na twarzy, ręce mu się pocą, zimny taki pot, prawda, śliny mu brakuje w ustach, źrenice są bardziej rozszerzone, jak ktoś jest zakochany. I tego typu takie wegetatywne, czyli autonomiczne efekty są czymś, co jest związane właśnie z tym stresem, który jest uruchamiany pod wpływem tej miłości, pod wpływem tego pobudzenia emocjonalnego, i jest czymś, co można powiedzieć, że ten stres powoduje, że nasze ciało jest dostosowywane do tej emocji silnej, którą czujemy na poziomie psychicznym. Czyli można powiedzieć, że mózg, tworząc stres, przygotowuje nasze ciało na wyzwanie, które przed nami stanęło, jakim jest stworzenie tej więzi. Trzeba się nastarać, trzeba stworzyć jakieś tam gniazdo, norę wykopać, prawda, dom zbudować i tak dalej, i tak dalej. Więc ciało musi być gotowe na to, żeby sprostać temu, że nagle w naszym życiu pojawił się ktoś, kto jest nam bliski z tym, kim chcemy spędzić życie. Więc ten stres jest dobry wtedy, bo jednocześnie czujemy przyjemne emocje. Takim drugim, oprócz oksytocyny, neurotransmiterem, który się wydziela mocno w czasie miłości, jest wazopresyna. Też ją znacie jako hormon, czyli ten hormon antydiuretyczny, który zatrzymuje wodę w organizmie. Nie tylko oczywiście ma więcej funkcji, ale ta wazopresyna jest też czymś, co właśnie dość mocno wydziela się w czasie zakochania. Ma dość podobne działanie do oksytocyny, ale z pewnymi wyjątkami. No bo oczywiście po co by byłoby dublować ten sam neurotransmiter. Więc wazopresyna jest jej troszeczkę z reguły więcej u mężczyzn i ona powoduje, że mężczyzna może być waleczny, na przykład w kontekście zazdrości o swoją partnerkę, wtedy kiedy byłaby ona zagrożona fizycznie lub też dzieci byłyby zagrożone fizycznie takiej pary, to ta wazopresyna, która z jednej strony wzmacnia więź tego mężczyzny ze swoją partnerką, z dziećmi, jest jednocześnie czymś, co może wzmagać agresywność wtedy, kiedy mężczyzna czuje się zagrożony o tą swoją więź, o ten swój związek, który tworzy, lub też szerzej o tą swoją rodzinę, którą ma, którą tworzy razem z tą partnerką i dziećmi na przykład. No więc dość dużo dzieje się w naszym mózgu, jeśli chodzi o miłość, ale znowuż to nie jest tak, że wszystkie struktury są tak samo ważne. Ten stan się wytwarza poprzez specyficzną zmianę aktywności niektórych struktur, w tym kory mózgowej, która generalnie osłabia swoje działanie. Poza korą wyspy, która daje silną empatię, miłość tworzy się pod korą mózgową dzięki układowi emocjonalnemu, który dzięki pobudzeniu układu nagrody utrwala nam tą miłość, tą więź, tą chęć bycia z tą drugą osobą, bliskości z tą drugą osobą, i zanim my sobie w pełni uświadomimy, jesteśmy już załatwieni, w sensie już ta miłość powstała. Osoba zakochana, przez to, że ma osłabione te funkcje poznawcze, intelektualne, rozumowe, zdroworozsądkowe związane z tą korą, jest też oporna na jakiekolwiek racjonalne argumenty. Czyli jeżeli ja jestem zakochana, a ktoś mi mówi, to nie jest partnerka dla ciebie, albo jesteś debilem, że spotykasz się z tą dziewczyną na przykład, i tak dalej, no to wówczas nie jesteśmy w stanie słuchać tych argumentów, sami nie jesteśmy w stanie też na to wpaść. Można powiedzieć, że przez to, że tutaj nie działają te dwie części, to ta osoba, którą kochamy, się wydaje takim aniołem, który zstąpił na ziemię. Bez wad jest żadnych, nie ma żadnych złych zamiarów, jest po prostu ideałem skrojonym dla nas jako te dwie połówki tego jabłka. Po prostu ideał, idealna para. Wyłączenie tych negatywnych emocji sprzyja temu, że jest sielanka na początku, osoby są ufne sobie, czują tą więź silną, nie kłócą się, bo ta agresywność jest wyłączona, za wyjątkiem tego poczucia zagrożenia, o którym przed chwilą mówiłem, więc jest pięknie, po prostu pięknie, czujemy to uniesienie emocjonalne, ta wyspa daje nam to uczucie bliskości, tego ciepła na sercu, ona jest powiązana z naszym ciałem, to znaczy ona wytwarza emocje związane z naszym ciałem. Czyli jak nasze ciało jest w porządku, w sensie fizjologicznie wszystko gra, to wyspa daje nam uczucie, że jest tam dobrze w swoim ciele. To w zdrowym ciele zdrowy duch, to powiedzenie znacie, więc to wyspa robi to uczucie, że jest tam dobrze we własnym ciele. Jak coś jest nie tak z ciałem, to wyspa daje nam uczucie, że coś jest z nim nie tak. I teraz przez tą silną więź, tą miłość,
ta wyspa, jak mamy takie uczucie właśnie tego ciepła na sercu tak zwanego, że jakby tak czujemy takie gorąco w sobie, jak jesteśmy zakochani, jak myślimy o tej osobie, to te efekty takie jakby dotyczące tych wrażeń jakby płynących z naszego ciała, one tak naprawdę tam się nic się nie dzieje w naszym ciele. To jest tylko wrażenie, które wynika z tego, że ta wyspa jest jakby tak silnie pobudzona przez tą więź, przez tą oksytocynę, że można powiedzieć przez przypadek, jako skutek uboczny wytwarza takie wrażenia zmysłowe dotyczące naszego ciała. Stąd to uczucie ciepła, które mamy, takie, które nam towarzyszy wtedy, kiedy jesteśmy zakochani, kiedy myślimy o takiej osobie lub ją widzimy, prawda, i tak dalej. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego wykładu. Idą walentynki, więc życzę Wam, żeby ten dzień świętego Walentego, te walentynki były dla Was czymś miłym, przyjemnym, żebyście poczuli tą swoją miłość, którą macie i miłość, którą ktoś ma wobec Was, żeby było Wam radośnie i samych szczęśliwych doświadczeń z miłością wszystkim Wam życzę. Jak najmniej rozczarowań i szczęśliwości w związkach, które tworzycie. Dziękuję Wam bardzo.